kochani, witam Was w kolejnym tutorialu. Obiecywałam Wam ostatnio, że pojawi się jeszcze jeden kalendarz adwentowy, oczywiście też odrobinę recyklingowy z rolek po papierze toaletowym. Otóż dzisiaj przyszłam właśnie spełnić tą obietnicę i pokazać Wam, jak możecie zrobić coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne. Wygląda to naprawdę, naprawdę super i nie jest trudne do zrobienia, chyba że macie kota w domu, wtedy jest to bardzo trudne do zrobienia, ale liczymy na to, że kot Wam tego nie zeżre i że da radę. Mój już patrzy. No nieważne, ok, co potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście rolki po papierze toaletowym, potrzebujemy jakiś świąteczny papier, w moim wypadku jest to zwykły, totalnie zwykły papier do pakowania. Szkodnik, jak widzicie, urósł, jeszcze domu nie znalazł i jest ciągle u nas i nie mam mu czym rzucić, czym być tu rzucić, kocie. Szpierkiem ci nie rzucę. O, takim ci rzucę. Może się zajmie na chwilę. Ok, więc tak, ja tutaj mam zwykły papier do pakowania, który można kupić bodajże za 2 zł chyba. Potrzebujemy numerki, które już Wam pokazywałam w poprzednim filmiku. Potrzebujemy nożyczki, najlepiej z ostrym zakończeniem, bo będziemy przebijać te nasze rolki, żeby móc ich zużyć troszeczkę mniej, a właściwie o połowę mniej, co Wam zaraz pokażę. No i oczywiście cukierki potrzebujemy. I ja tu mam jeszcze rafię z mojej nieudanej hawajskiej spódniczki, której w końcu nie zrobiłam. I ona też jest super do zawiązania tego właśnie na naszym patyku. Patyk, skąd chcecie, zdobędziecie, to nie jest jakiś niesamowicie trudny wyczyn. Jeżeli nie macie rafii, to po prostu użyjcie jakichś sznurków, czy tam wstążeczek, co tam macie w domu. Nie jedz tego! Ok, to ja się może przyspieszę, zanim kot mi zje mój kalendarz adwentowy. Więc tak, zaczynamy od przepołowienia naszej rolki. Dlaczego to robimy? Oczywiście możemy zrobić z całości, ale szkoda trochę materiału i możemy zrobić ich więcej przecinając je na pół. Wbijamy sobie nożyczki, tylko nie przedziurawcie sobie paluchów, bo może trochę zaboleć. I przecinamy rolkę na pół. Mhm. Tak, właśnie. Cóż. Okej, okay. Nieważne. Jak widzicie, trudne warunki pracy dzisiaj. Ok, jak już przecięliśmy rolkę na pół, to zostaw to, kocie. Tak, to bierzemy nasz papier i tak jak przy poprzednim, będziemy robić ogólnie coś takiego. Więc tak jak przy poprzednim, przymierzamy sobie naszą rolkę. Tym razem staramy się to zrobić mniej więcej równo, tak? I będziemy sobie wycinać długość. Tutaj sobie po prostu weźcie zawincie i w odpowiednim momencie sobie zaznaczcie. No właśnie tak. Jeszcze raz. I wycinamy nasz paseczek. Możecie sobie to... Ty szkodniku, ty. No takie parcie na szkło właśnie. Właśnie takie parcie na szkło. Idź, kochanka, idź. Tak. I wycinamy dalej. Mam nadzieję, że dalej oglądacie. Kociarze na pewno, chyba że jest nie kociarzami. Wszyscy są kociarzami. I to wszyscy tu jesteście kociarzami. A jeżeli nie jesteście, to się nie przyznawajcie. Dobra, wycięte. Tutaj zobaczę, czy tu jeszcze. Ok. I teraz będziemy to sobie
przyklejać. Więc znowu bierzemy nasz... Nieważne. Wiecie co, ja zrobię sobie tak, że sobie odetnę po prostu kawałek, bo nie mam złudzeń, za chwilę to stracę. On się nigdy nie poddaje w trudach i walkach, więc wiem, że to zaraz zabierze. To było naprawdę szybkie. Okej, więc dajemy sobie klej, rozprowadzamy go. Do tego możecie użyć też zwykłego kleju introligatorskiego, trudne słowo. O. I jeszcze raz tutaj na końcu też. No, nawet to nie chcesz zabrać, no błagam cię. Idź skakać tam do swojego. Tak. I teraz będziemy to skinać i najlepiej, żeby... Soferance. Nieważne. Ja tu mam sytuację opanowaną w dalszym ciągu, jest ok. I teraz tak, to co Wam tutaj zostało, to złączenie, żeby było z tyłu. I składamy tak tutaj z jednej strony. Jak widzicie, mnie tutaj się ciachnęło jednak za dużo tego materiału, więc sobie go teraz po prostu tutaj przytnę. To nie jest żaden problem. I do środka tutaj dajemy znowu klej na gorąco. I tutaj lepiej by było, żeby to był faktycznie klej na gorąco, bo on Wam to mocno zwiąże i się będzie trzymało. A introligatorski no może zwiąże, ale musielibyście to spinaczami jakoś najpierw zabezpieczyć. Tak. Ok, trzymamy aż nie wyschnie. Się nam zrobiła taka łódeczka. Widzicie? Mój kalendarz, jako że sobie leży i został zaatakowany przez kota, już tak ładnie nie wygląda. Więc trzeba go będzie trochę poprawić. Ale to nic, bo już widzieliście na początku filmiku, więc jest ok. Tak. I teraz bierzemy właśnie tą naszą rafię, czy też inny sznureczek, co tam macie. Za krótki. Tak, dajemy sobie do środka cukiereczek. I zawiązujemy naszą paczuszkę. Mocno, tutaj robimy węzełek. I jest. I na górze też zawiązujemy. Jak widzicie, no mega banalnie proste, a fajne, efektowne. I dajemy numerek. Możecie oczywiście, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, wydrukować sobie te numerki i je potem poprzyklejać normalnie. Natomiast ja tutaj już takie notatce sobie zafundowałam. O, jest jednak prawie w całości. To mój szkodnik już widzę, się tutaj interesuje. No nieważne, okej. O, tutaj mam jeszcze jeden. I teraz tak, zanim sobie przywiążecie tą najdłuższą rafię do powieszenia na ścianie, to sobie po prostu poukładajcie wszystkie te wasze słodycze, żeby to się tak jakby zamknęło tutaj. I kiedy już to zrobicie, dowiązujecie tylko jedną dodatkową taką właśnie, żeby to powiesić. Nie wiem, czy to tak będzie widoczne. O! Coś takiego właśnie. I jak sobie jest poukładane numerkami, to po prostu sobie zabieracie z danego numerka codziennie jeden.
Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ok, ja to delikatnie odkładam. Jak widzicie, mega proste, recyklingowe i świąteczne, więc wszystko w jednym i super. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejny tutorial. Mam nadzieję, że ten, mimo szkodnika, który starał się jak mógł, żeby poprzeszkadzać, Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrybowania, a tych, którzy już subskrybują, zapraszam do obserwowania kanału i odwiedzania mnie znowu. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia za niedługo. Pa, pa!